O Jezu, jak gorąco jest dzisiaj. Witam Was wszystkich w dzisiejszym filmiku. Ogólnie to dzisiaj spotykam się z Gooverem i z Yellowboxem, bo Goover teraz robi sobie tripa po Polsce. Przez 7 dni jeździ i odwiedza różne miasta i akurat dzisiaj padło na Warszawę. Także dzisiaj idziemy się spotkać. Zaraz na rower wychodzę. Ogólnie to sorry za ten hałas, ale sąsiedzi teraz sobie robią remont. I ja mam tak już od ponad tygodnia codziennie od godziny 8, ale mniejsza o to. Ogólnie to nie mam jeszcze żadnego konkretnego planu na dzisiaj. Mam nadzieję tylko, że będę mógł się przejechać na BMX-ie Goovera i sprawdzę swoje siły. Mam nadzieję, że się nie zabiję, bo ja na BMX-ie to wiecie, że za dobry nie jestem. Praktycznie w ogóle na nim nie jeżdżę. Także ja się szykuję i widzimy się już za chwilę pewnie już z Gooverem. Boże, jaki brudny obiektyw. Ale w sumie jeszcze jedno info. Ogólnie ostatnio robiłem konkurs na to, kto odgadnie kwotę, ile te dwa pudła kosztowały. Ogólnie padały różne kwoty, nawet była kwota 1000 tysięcy. Tyle nie wydam na komputer, ale jest dobra wiadomość, bo będzie trzech zwycięzców, nie jeden. Także myślę, że jest to dobra wiadomość dla Was. I ogólnie to oglądajcie film, bo później dowiecie się, kto wygrał, dlaczego wygrał i jak odebrać nagrodę. Właśnie przyjechaliśmy na skatepark na jutrzenkę. Aktualnie jest 16:46, czyli za 14 minut będzie Goover, będzie Maciek Pudełko i za chwilę kupimy bilety i wbijamy na skatepark i będziemy jeździć. Poproszę dwa bilety tam na skatepark. Kartą będzie. Dziękuję. Do widzenia. Mamy bileciki, idziemy na skatepark. Siema. Siemanko, Mateusz. Gdybym wiedział, to bym swojego wziął, ale ten to dużo lepszy, tamten to malutki jest. Proszę, dobra. To twój nowy rower. Dobra, dzięki. Sponsoring od Goovera. Goover zaopatrza wszystkich w rowery. O, to jest brakeless. Nie, no fajnie. Ale jeździ, do przodu, do tyłu. No tak. No, także taki dzisiaj mam rowerek od Goovera, BMX-a. Mogłem swojego wziąć, przynajmniej bym miał hamulca, ale zaraz się tu rozjeździmy. Bartek już jeździ, proszę bardzo. Goover leci z rowerkiem. Jak tam jutrzenka? Skrzypiące sklejki, czyli takie... Coś czuję, że mogę się wywrócić, więc sobie wezmę na wszelki wypadek rękawiczki. Zawsze coś tam to da. Jak się nie zabije, będzie dobrze, nie? Teraz ci pokażę. Chodzisz tak o, wjeżdżasz na rampę, nie? No. Podstawa, nie? Goover bawi i uczy. Jedziesz tu i robisz... No, teraz ja, tak. Ale umiesz 1.8? Na kwaterku? Chyba ta. Wow. Ślisko. A ślisko jest strasznie. Jest ślisko, no. Najpierw się na swoim chyba rozjeżdżę. No i lecimy równo koło siebie. No dobra. Zobaczymy, jak amortyzator zmienia prędkość. Dobra, 3, 4. No. Dobrze było. Myślałem, że ci stłumi i trochę zwolni. Też tak myślałem. Dobrze. Pokaż rower. Chcesz zobaczyć? No, trzymaj. Nigdy nie jeździłem na enduro po skateparku. Ja też. Więc to nasz pierwszy raz. Teraz będę się uczył skakiwać, słuchajcie, na murek, będę uczył się jeździć na pegach. Na początek sobie jest powoli, nie? Powolutku. I tylko wskocz. O. 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 A i spika od razu robiłeś na tylnego. Tylnego nie dociągnęłeś, koła. Wow. Jak wrażenie? To jest trudniejsze niż się wydaje, dużo trudniejsze. Szybko się uczy. Teraz zrobi, zobaczycie. Teraz fiby. Dobrze. Już wykminiłeś, jak wrzucić te pegi, nie? No. I. Na razie starczy. Jak wrażenia? Fajne. Teraz wezmę swojego i też tu może przyjadę i poćwiczę z pegami. Jak mu poszło?
Szybko, bardzo szybko się nauczył, naprawdę. Ale kąt. Co? Ja, świr, jest jakieś 3 metry tu. Świr paleta. On na flat poleciał w ogóle. No, gdzieś tu, gdzieś tutaj. No. Byśmy teraz szybko na szance, żeby nabrać energii do jazdy. I przyjechało trochę ludzi, ale nie przeszkodzi nam to w niczym, będziemy zaraz jeździć, ćwiczyć. Jak tam życie z zakratami? O, musisz kupić sobie bilecik. Zapytałem te BMX-y, to takie śmieszne rowery, na których nie ma hamulców. Co teraz Bartek kombinuje? Jak na razie to gada do kasku. Co będziesz robił teraz? Zrobię 5-4 flare, czyli 540. No to wiem, wiem. Dobra. Cała kondycja. To przez kebaba wszystko. No tak, tak, tak. To jest najprostszy trik na BMX-ie. I to jest między foot jumpem a dropem. A, to jest taka średnia. Dawaj. Dobra, dobra. Leci. Dobra. Od razu, od razu. Daj, może teraz przebierzemy ciuchy i powtórzę. Ale jeszcze trzeba wejść w trakcie. Maciek będzie skakał. Stary, nie wiem. Jest wysoko. To możesz moim najpierw spróbować. A ty masz ten duży? No, a później spróbujesz sobie tym. Dobra. To tak, ja wezmę ten. O już, myślałem, że rzucisz. To weź sobie mój i później spróbujesz BMX-em. A jak będziesz próbował? Będziesz tak tylko... Na swoim? Popla robisz lepiej. Na swoim? Dobra, może być na twoim. Dobra. Dobra, dałem radę. Wiesz? Tak. No prędkość była zła. Jezu. To może zejdźmy na płaszczyznę. No, spróbujmy coś między tym foot jumpem a dropem. Już godzina 20 wybiła, musimy wychodzić. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Jak punktualnie zamykają, 20 i nie ma, koniec. No. Tak jak wspominałem na początku filmiku, w tym konkursie nie jedna, aż 3 osoby wygrywają. Zestaw wlepek plus coś, co jeszcze dorzucę od siebie. Ogólnie sporo osób wzięło w tym konkursie udział, ponieważ aż ponad 3000 osób napisało komentarze, ale ani jedna osoba nie trafiła poprawnej ceny, ponieważ zapłaciłem za te dwa pudła 3895 zł. Sporo osób było blisko, ale wybrałem tylko 3 osoby spośród was. Tutaj macie gdzieś niki tych osób plus ceny, które podały. I zanim napiszecie, że podaliście taką samą kwotę, a nie zostaliście wyrysowani, no to żeby było sprawiedliwie, po prostu wybierałem pierwszą osobę, która poda daną kwotę, która będzie najbliższa tak jakby tej kwoty poprawnej. W opisie macie instrukcję, jak się ze mną skontaktować, aby odebrać nagrodę. I niebawem szykuje się kolejny konkurs, także oglądajcie kolejne filmiki. I ja się z wami żegnam, to by było na tyle i widzimy się już niebawem. Cześć!